Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartym odcinku z gry Among the Sleep Enchanted Edition. Nagrywam to pod rząd. Mam puzzla, okej. Spróbujmy raz iść do tamtego domku. Help me help. Ale się zesrałem. Dobra, już jednak wierzę, że wychodzisz, się pojawiasz. Tak, jednak ci wierzę. Niechaj ci będzie. Muszę tam przebiec. Nie, tam. Tu jest domek i tu my musimy iść, tu musimy przejść. Tu się chyba już nie pojawi. Tak, tu mogłem iść. Ej, nie wiem. Nie no, my musimy tu znaleźć zielony klucz, no nie ma innej opcji. Nie ma innego wyjścia, może na tym gdzieś tu coś będzie. Zresztą ta deska tu nie byłaby bez powodu. No to czuję. Tu musi być gdzieś klucz. Naprawdę jestem takim debilem. Stanąłem tu, patrzyłem tam, ale czego nie zauważyłem? Oczywiście klucza. Jestem po prostu pieprzonym debilem. Jak mogłem tego nie zauważyć? Ja naprawdę jestem aż tak ślepy. Aha, a no tak. Tędy. Chyba nie możesz wyjść i mnie dopaść, bo nie mam gdzieś schować, chyba jedynie, że pod tu wyjdzie. Powiększył mi się ekran. Nie wiem, iść czekać. Wyszła. W tamtą stronę musimy się o tam udać dokładnie. Albo tu, bo jestem debilem. Nie. Tam. Aby znikła. Już się schowała? Czy chodzi gdzieś? Chyba się schowała. Kurwa. Nie schowała się. Przepraszam, jeszcze raz za przekleństwo. No ej, wytyfy, musimy iść w tą stronę, że ona co 5 sekund się pojawia. No czaisz to, ej. I wracamy tu. I teraz jak pójdziemy tam... Dobra, już wiem, gdzie możemy użyć naszego klucza.
O, ciekawe. Chyba madame się ujawniła. W co wątpię. Ambient jest serio dziki. Straszny. Jak dobra walić to. Tak. Aero, żegnam. Żegnaj. Mi po swojej tak sprintować, no. No. Wiem, że ty coś wypiłaś, to się tak tam się zmieniłaś, tak? Poznałem już twoją historię, a teraz idź, wybaw. Mamy ostatnie półce, przepraszam. I co, no idziemy, znikamy z tyszka. Taki fof się dzieje, czuję się jak w Hogwarcie. Się kamera dziko powiększa. Fajnie, co jest. Powiększa dziko obraz, efekt i efekt. Dobra, lecimy. Cute. Może tak naprawdę to nasza matka i my jesteśmy dziewczynką. Nie no, wątpię. Dobra, co jest? Mama czyta sobie z dzieckiem. Ten później albo spuszcza włosy, albo się zamienia w coś. Zamienia chyba w coś. No. Bez kitu. Naprawdę. Ona tak naprawdę znika. Biedna dziewczynka. I ta lalka. Wygląda to jak czaki. Jak czaki. Fuck, zrzuciłem lekarstwo na podłogę o pierwszej w nocy prawie. Dziwne. Jesteśmy w najgorszym miejscu na całej grze. Really, musimy się tam dostać. A jak mamy się dostać? Oczywiście chowając się pod szafkami, bo pod chuj tu chodzi. Cóż, wyszła. Weź ty się. Nie wiem, czy mogę tu przejść, czy nie mogę. Teraz jestem pewien, że wyszła. Te efekty są ogromne. To jest w ogóle to szaslane. Nie ma animacji nawet, że zamykam oczy. Dziwne. Tu jest dużo rysunków i poukrywanych rzeczy, z tego co wiem.
Weź ty, idź kurczę, te schowaj. O, chuj. Ej, no też chcę tam iść. Widzieliście ją? To bydle. To monstro. Ona ziewa? Ona tam stoi, czy ona chyba się schowała? Nienawidzę tego poziomu. Naprawdę nie znoszę go. Ty się zabij, babo. Bo chłopaku, nie wiem, potworzy po prostu. Ja chcę iść spać. Możesz, czy ci możesz? Zaraz jak usłyszę ciszę, biegnę i wywalone. Tam biegnę. No znikaj kaszlu. Dexapi go dała mama. Coś tam, coś tam. Znikaj kaszlu. A może to ambient i ona tak naprawdę teraz nie chodzi? W sensie on? To coś. Czemu ja cały czas mówię ona? Cały czas mówię, że to nie jest potwór, tylko to jest nasza mama. W sensie, że mi się myli z naszą matką. Potwór z matką mi się myli wciąż. Ja mówię ona, zamiast on. Że potwór. Zobaczcie, jakbym mówił ona. Hopę, weź ty idź spać. No nie, no ja w to nie wierzę, no. Ty możesz? Czy ty możesz? Fuck! Co ona tam robi z tą wodą? Wytyfy! Piernicze. Proszę. Jestem kwiatkiem. Tam się mogłem schować w sumie. Tam się dostać musimy. Proszę. Weź się tam dusza, a mnie nie zabijaj, okej? Tam się dostać musi. Tu się od razu pod półkę schowamy. Idź. Idź spać. Ja chcę grać. Ale rym. Pójdzie dym. Ha.
chyba se jaja robisz. Muszę tam przebiec. Też tak umiem, wiesz? Nie wiem, ona się teraz schowa, czy ona się nie schowa, czy o co tu chodzi? Ona? Nie, to tam fotela rogi. Siód krzesła. Nogi, nie rogi. Idź. Na tym może być secret, ale trudno, mam wywalone teraz w secret. Tonika już żadnego nie mam, jest mi zimno, jestem smutny i w ogóle jestem chyba chory. Cały czas ciałem. Myślałem, że się schowała, ale chyba jednak nie. Przestań se łeb wykręcać, kurna, idź do tej wody. Serwogada zjem. Hoko. Bon appetit. Croissant. Czekolada, czekolada. No ma tak, że ogali koło pierwszej w nocy wpiedziałaś. Obe. Sobie napy też bardzo lubię, ale akurat tak teraz ich nie mam. Nie wiem, ona się teraz schowa, czy ona się nie schowa? Nie, on schowa się. Przestań się dusić. Mówię, się tam schować? Tak powiem. Ona biegnie. Ma się schowała. Inny nie. Ale robi się rogal. Sobie trochę poczekamy. No nieźle. Nie wiem, czy to powiedzieć po prostu. I po prostu rura, najwyżej zginę. Nie wiem.
czy co? Walę. Prawda jej nie ma, tylko to jest ambient. Prawda, aż tak bardzo zostaje robiony. Chuja. Ona się już nie pojawi, tak? Się okaże, że jest i zginę. I zginę, bo jestem debilem i naprawdę to było tak łatwe do przejścia. Nie no, nie wierzę. Uff. Proszę, nie, nie mów mi, że ona też tu będzie, no. To się on. Tak. Jest. Się zesrałem. Znowu. Sia. Nie no, nie ona się chyba już tu pojawić nie może. Tu na pewno już nie. Tu na pewno już nie może. Co? Co jest? No nie. 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 Nie, 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 nie. No chyba pip. Nie. Siema. Ale ona ma dużo łap. Dużo łap. Chyba się schowała. Aha, czyli ona się nie chowa do wody. Fajnie. Albo jednak. Bo nie i ja jestem ten. Dobra. Fuck, 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 fuck. Jak się zesrałem. Idź ty. Chuj.
pierdolę. Cisza, spokój, harmonia. Te gry, te słowa nie opisują tej gry. Idę jolo. Albo poczekam jeszcze chwilę. Nie chcę ginąć. Dobra. Jolo. Szukając za mnie. W sensie on. Jezu. Tak. Szczęście, tu jest już koniec tych naszych koszmarów. Z tym czymś. W sensie schodzeniem tu po tym. What the fuck? Czemu ja tu? Aha. Co się dzieje, wytyfy? Te drzwi są zepsute. Straszyć. Mama chowająca dziecko do pudełka czy coś? Nie, nie wiem. Wywalone. Idę do wspomnienia matki. Do wspomnienia matki. Ma książka, ciuchcia. Oh, come on! I'm thirsty, said the rabbit. The rabbit cried and cried. She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Ciekawa informacja. Mamo. Koniec tego gówna, kurzyna. Let's go. Mamy już ostatnią. A no tak, jeszcze jedna. Fuck. Pytanie, gdzie to będzie? Jeśli chcecie, żebym znalazł tam sekrety, to naprawdę nie chcecie, nie proście. We're back. Wiem. Widzowie, zapamiętajcie tego misia. Wiecie? Zapamiętajcie go. Czemu tak mówię? Co? Zobaczycie. Gdzie? Ale co? What the fuck? Ten miś jadł jakieś grzybki, halucynki. Do żadnej postaci nie widzę, wytyfy. Co skrzypisz? To jest jakaś część fabularna. Niestety obawiam się, że... A, w końcu mi się udało to.
że nie będziemy mogli. Czemu? Zobaczycie, ale koniec was rozpierdoli. Nie ma innego określenia. Mamy już tutaj tu dwa wspomnienia. Naszyjnik babci, który potem nosiła mama, nasza pozytywka spokoju. I teraz przedostatnia rzecz, przedostatni element, nasza książeczka. Książka. Szkoda, że nie da się obejrzeć tych rzeczy przed, tam, przed włożeniem. To jest potwór, tylko na dinozaur. Ja pierdolę, jak się go wystraszyłem. Dobra, to już na samym odcinku. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się na samym odcinku. Samong The Sleep Enchanted Edition.